Znamienitych tych gości, którzy będą dzisiaj dyskutować. Wszystkich sympatyków, czytelników i darczyńców teologii politycznej, miłośników twórczości Maurycego Motnackiego i także Last But not List, wszystkich tych, którzy łączą się z nami zdalnie. To jest też ten moment dyskusji, w której, w której musimy podziękować, więc dziękuję przede wszystkim gospodarzowi. Filmotece Narodowej, Instytutowi, Instytutowi Audiowizualnemu, patronom festiwalu, czyli Rzeczpospolitej, TVP Kultura, Polskiej Agencji Prasowej, drugiemu programowi Polskiego Radia oraz Instytutowi Tomistycznemu, mecenasowi festiwalu, czyli Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także darczyńcom, wszystkim darczyńcom teologii politycznej. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie będzie miało, będzie miało taką strukturę, że... Po pierwsze, po pierwsze będziemy dyskutować, a po dyskusji, bezpośrednio po dyskusji, nie będzie tutaj przerwy, nastąpi projekcja filmu Niebezpiecznie panie Mochnacki w reżyserii Jerzego, Jerzego Krasowskiego. Witam serdecznie gości, pana doktora Tomasza Herbicha, wykładowcę. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, stałego współpracownika Teologii Politycznej, redaktora naczelnego Rocznika Historii i Filozofii Polskiej, zastępcę redaktora naczelnego Teologii Politycznej co tydzień, specjalizującego się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej. Witam też panią profesor Agnieszkę Nogal, znawczynię Filozofii Polityki adiunkta w Instytucie Filozofii UW i w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współzałożycielka pisma Civitas, studia z filozofii polityki. I pana doktora Mateusza Wernera, filozofa kultury, krytyka filmowego, kulturoznawcę, adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, zatrudnionego w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem, redaktora kwartalnika Kronos, autora licznych recenzji filmowych oraz artykułów naukowych. Dzisiejszą dyskusję uświetni przeczytanie fragmentów Pism Maurycego Mochnackiego, co dokona się dzięki obecności wśród nas pana Dariusza Kowalskiego, aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, który grał w Teatrze Studyjnym 83 imienia Juliana Tuwima w Łodzi, Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Od 1998 roku w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi, a w 2018 został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, od niedawna związany z teatrem klasyki polskiej. I na sam początek poprosiłbym pana, pana Dariusza o przeczytanie pierwszego wybranego fragmentu pisma Urycego Mchnackiego. chcącemu teraz w dostatkach piśmiennych, jakiegokolwiek narodu, rozeznać, jego myśl własną, toż charakter postać moralną i kształt cywilizacji. Trudnym staje się to przedsięwzięcie, jeżeli nie niepodobnym ku wykonaniu. Za dawnych czasów, nie mówię w zapadłej starożytności, ale w Europie chrześcijańskiej umiejętność szła innym strychem. W ciaśniejszych mieściła się w szrankach niżeli teraz. Kładziono ją pod pewną linię i modłę, żeby nie chybiała ani na tę, ani na owę stronę. To prawda, lecz w ten czas duch ludzki zawodził na głębią. W głębi przenikał do jasności i szukał gruntu. Dzisiaj we wszystkim więcej postawy niż wątku. Być może, że teraz więcej umiemy od poprzedników naszych, ale zapewne przechodzą oni nas treścią i mocą swych pojęć. Umiejętność teraźniejsza nie zna żadnego wędzidła Nieukrócona żadną przeszkodą, żadną wątpliwością, jako potok wezbrany z granic występuje. Płynie szeroko, rwistym prądem, na wszystkie rozlewając się strony, ale na swoim nie jest tak umocniona i tak daleko, jak pierwej nie zachodzi. Dzisiaj, że tak powiem, Wszersz i podług rozmiaru na długość moc pojęć naszych się roznosi. Przedtem zaś umysł ludzki, albo bujał w przepaścistych odchłaniach, albo śmiałym lotem wzbijał się w przeciwległą stronę, do wysokości już dla nas niedościgłej i ledwo że ku wyżynom zawrotu, tam szukał prawdziwej chwały. A przecież z tego tylko wyrozumieć można człowieka, w tym jedynie przeniknąć do jego ducha, co on sam głęboko pojął, zrozumiał, uczuł. Któż bowiem zgadnie istotę nic nie pojmującą? Toż samo z narodem się dzieje. Dzielność jego poznawań na jaśnią się wyrywa w wiedzy rozpostartej w umiejętności, a siła jego fantazji w sztuce, uczucie w pieśni się maluje. Proszę Państwa, cytując Maurycego Mochnackiego, rozmowa o jego filozofii trudnym staje się przedsięwzięciem, jeżeli nie niepodobnym ku wykonaniu, bo to jest filozof, który nie pozostawił po sobie systemu, który tak jak generalnie polska myśl niezwykła zamykać się w wieży z kości słoniowej, tak on wyjątkowo, wyjątkowo ekspansywnie poza, poza tą wieżę, wieżę wychodził, w którego w którego osobowości przejawiał się wielki żywioł, wiele, wiele różnych wątków się tam łączyło, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali naświetlić różnorodność, różnorodność tej postaci i też to, jak przez tą postać ta myśl... Ta myśl emanowała. Chciałbym pierwsze pytanie skierować do pani profesor Agnieszki Nogal na temat filozofii polityki mochnackiego. Bo wiemy, że był filozofem politykującym, prawda? Że w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że teraz to wybuchy, wybuchy bomb i szczęko ręża będą nadawać rytm, rytm naszej myśli. Ale czy możemy też powiedzieć, że pozostawił po sobie określoną koncepcję filozofii polityki jako takiej? Trudno mówić o spójnej koncepcji, ale na pewno można o filozofii polityki. Przede wszystkim Mochnacki kreśli projekt filozofii narodowej, ale także cele tej filozofii. Jeżeli mówi o literaturze, to jednocześnie mówi o kształtowaniu opinii publicznej. I ma bardzo wyraźny pomysł na to, w jakim kierunku tę opinię publiczną należy kształtować. A więc Buduje projekt narodu polskiego, który zbudowany jest z takich elementów wyróżniających go od pozostałych, które sprawiają, że na poziomie społecznym ten naród jest silny. A więc buduje na przeszłości, tutaj we fragmencie, który został zacytowany, słyszeliśmy fascynację średniowieczem. Ale ta fascynacja średniowieczym była także fascynacją, wyjątkowością. Jego nie interesowało to, co niosło ze sobą oświecenie, ale także co niósł ze sobą klasycyzm, a więc taka ogólna forma ludzka, tak humanizm, człowiek jako taki, e, ogólnoludzkie braterstwo, wolność, równość, braterstwo, hasła rewolucji francuskiej. Był rewolucjonistą, jak sam powiadał, mimo woli, ale to, co go interesowało, to jak gdyby poziom wyżej się sytuowało, czyli ponad tym, co ogólnoludzkie, powszechne, racjonalne, jego zdaniem było to, co jest wyjątkowe. I szukał tego w polskiej tradycji, w polskiej historii. Gdzieś tam drobne elementy odnajdywał, które jego zdaniem wskazywały na ogromną siłę narodu polskiego. I jeżeli to poskładamy, tak, znaczy nie, nie będziemy szukali jakiegoś projektu spójnego, koncepcji, to nagle się okaże, że on z tych drobnych elementów buduje coś, co jego zdaniem jest tak silne, że mogłoby się przeciwstawić Rosji. Co w gruncie rzeczy, tak, społeczeństwo, które jest silniejsze od społeczeństwa rosyjskiego, on dlatego później biorąc u, u, udział w powstaniu, y, jest poirytowany przywódcami, którzy kreślą sobie jakieś takie małe cele, widzą. Własne ograniczenia w zestawieniu z Rosją. On przeciwnie, widzi tą Polskę jako potężną wspólnotę, no i taki wyznacza jej cel, trochę zacierając granice pomiędzy rzeczywistością a projektem, który tworzy. To jest tak, że tegoroczny rok Maurycego Muchnackiego możemy trochę odczytywać jako kontynuację zeszłorocznego roku Romantyzmu. Stąd pytanie do pana doktora T -t 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 Tomasza Herbicha, gdzie Mochnacki, gdzie, gdzie by go umiejscowić na tej mapie nie tylko polskiego romantyzmu, prawda? bo to jest, gdyby nie Mochnacki, to prawdopodobnie w Polsce w ogóle nie byłoby romantyzmu, bo on byłby tylko, tylko na emigracji, ale też tego, te, tego ogólnoeuropejskiego, tej całej reakcji przełomu romantycznego, który dokonywał się w XIX wieku. Ja się przede wszystkim wydaje, że warto podkreślić to, że Mochnacki faktycznie um, przechodzi między pewnymi antypodami polskiej myśli, w tym myśli filozoficznej okresu romantyzmu, wskazując także, zwłaszcza w, w punkcie dojścia tej swojej ewolucji, czyli w czymś, co należałoby określić mianem realizmu politycznego, bo z całą pewnością na przykład Łagowski ma rację, kiedy późno popowstaniowe myślenie Mochnackiego o polityce określa w taki sposób, znaczy kiedy traktuje je jako myślenie realistyczne, e, czyli dochodząc finalnie w ramach tego rozwoju do, mm, do mm, jakiejś postaci realizmu politycznego. Mi się wydaje, że gdy weźmie się wczesny tek, tekst Mochnackiego, czyli tekst o duchu i źródłach poezji w Polsce, to bardzo dobrze widzimy, co staje się motywem późniejszej jego filozofii i tego, dlaczego w ogóle do filozofii sięga. Mianowicie Mochnacki, oczywiście ten tekst pisze jawnie przeciwko klasykom, no ale przede wszystkim przeciwko Janowi Śniadeckiemu. To jest ewidentne, kiedy czyta się to pismo. I także ewidentne, kiedy czyta się to pismo jest to, że Mochnacki zdaje sobie sprawę w nim w tym, w tym swoim wczesnym tekście z tego, jaka jest waga zarzutów śniadeckiego wobec. Poezji romantycznej, to znaczy, że on chce się skonfrontować z czymś, co jest dla śniadeckiego podstawowe. Poezja, sztuka, która ma być piękna, a więc ma być także prawdziwa, bo oczywiście to jest w stanie śniadecki utożsamić, musi trzymać się pewnych zasad, wyznaczanych z jednej strony oczywiście przez klasyczną poetykę, ale z drugiej strony przez rozum, zdrowy rozsądek czy doświadczenie. I Mochnacki w tym wczesnym piśmie chce nam powiedzieć, że poezja romantyczna całkowicie to odrzuca. W tym sensie, że poezja romantyczna szuka jakiegoś innego doświadczenia, które wychodziłaby poza granice tego, co empiryczne. Przenosi nas w krainę ideałów, w krainę marzenia i wyobraźni. I to rozdwojenie, które pojawia się w wczesnym piśmie Mochnackiego, staje się tak jak napisał Hegel w jednej ze swoich wczesnych prac, różnicą źródłem potrzeby filozofii. To z całą pewnością można powiedzieć o Mochnackim. Próba zasypania tego podziału, którą zarysowuje w jednym z swoich. Wczesnych pism, staje się przyczyną sięgania do filozofii. To dlatego sięga do filozofii przyrody Schellinga, ponieważ ona mu pozwala pokazać, że ten świat jest światem poetyckim. Nie tamten świat, do którego starał się skierować swoich czytelników w jednym ze swoich pierwszych pism, tylko w tym świecie można odnaleźć coś, co jest wzorem dla poezji. To znaczy naśladowanie natury nie musi być tylko naśladowaniem natury pojętej tak, jak chciał śniadecki, czyli statycznie, tylko może być naśladowaniem natury dynamicznej, natury tworzącej nowe kształty, nowe formy, i to właśnie. Właśnie robi poezja romantyczna. tak? A wreszcie to rozdwojenie między tym a tamtym światem zostaje ostatecznie przezwyciężone w tej jego realistycznej filozofii politycznej, która każe nam właśnie całkowicie porzucić świat marzenia i zagłębić się w świat realnych stosunków politycznych. Dlatego, że tylko w taki sposób będziemy w stanie odbudować Polskę. Bo powstanie listopadowe nie tyle nie mogło, co nie umiało tego zrobić. Zanim oddam głos panu doktorowi Mateuszem Wernerowi, poprosimy o przystanie kolejnego fragmentu oznaczonego numerem 3 w naszym skrypcie. Wszędzie natura przemawia do człowieka. Pełno tych znaków w przyrodzeniu. Można by jeszcze to roznoszenie się na dwoje uważać jako słabą i niejako instynktowną dążność natury do refleksji, a przynajmniej owe igrzyska natury, owe fantastyczne przeobrażenia zdają się być godłem władzy intelektualnej człowieka, którą. Refleksją zowiemy, która sprawuje, że możemy mieć uznanie samych siebie w naszym jestestwie. Rzecz ta zostaje w związku nierozdzielnym z przedmiotem, który będę roztrząsał. Jest zawikłana, a ledwo tknięta piórem polskim. Czyż zdołam moją myśl jasno i zrozumiale dla każdego czytelnika wyrazić? Natura przychodzi do refleksji. To przedsięwziąłem okazać. Kiedy myśląc: wiemy, myśl swoje i uważamy wszelkie jej poruszenia, tak iż wszystko, co się wewnątrz nas dzieje, jest nam dobrze znajome. I z tego, co chwila zdać sobie sprawę możemy, uwaga ta wewnętrzna jest refleksją. Przynajmniej takie znaczenie przywiązujemy do wyrazów zreflektuj się, rozważ co myślisz, przyjdź do siebie. Są to prawie jednoznaczne wyrażenia w polskim języku. Jakże natura przychodzi ku tej refleksji? W pierwszym poruszeniu, w początkowych tworach, nie ma ona uznania samej siebie. Jest, a nie zna swego jestestwa. Działa, a nie zna działań i poruszeń swoich. Jednak statycznie ku nim zmierza. Iskrę ognia, błysk światła zawarła w twardym kamieniu. Dźwięk w metalach. Światło, dźwięk są niejako duszą rzeczy. Materialność tych istot, dwuznaczna wątpliwa, jest to pierwsza, najpierwsza, najodleglejsza reprezentacja pewnego Intelektualizmu w przyrodzeniu. W naturze widzimy postęp nieprzerwany od bezwładności do życia. A w samym życiu, ileż odmian, ileż modyfikacji. Długi szereg jestestw rozdziela nieme głazy od rozumnego człowieka. Ale tę całą przestrzeń jedna linia przebiega, ten cały przestwór zapełniony, nie masz żadnej przerwy, żadnego skoku, żadnego ogniwa w tym łańcuchu nie brakuje. Przeto między tym, co jest i tego, że jest nie wie, a tym co jest i wie, że jest. zachodzi ścisły związek. A zatem, Natura przez stopnie pośrednie przechodzi od martwej materii do pojęcia. Od punktu, na którym nie ma jeszcze uznania samej siebie w jestestwie swoim, do punktu, na którym sama siebie rozumie, z którego pojmuje działania swoje, na ostatek, w którym uznaje się w swoim jestestwie. Jako cień drzewa rozciela się na płaszczyźnie, i jak się obraz tego drzewa maluje w ruchomym strumieniu, tak cała natura z wszystkimi stworzeniami swymi, biegami, siłami, odbija się w ostatniej mocy, ostatniej potędze swojej w myśli człowieka. Proszę Państwa, zarówno ten cytat, jak i wszystkie, wszystkie fragmenty z pismo Knackiego pochodzą z jednego, z jednego pisma, z książki o tytule O Literaturze Polskiej w wieku XIX. To jest tytuł, który doskonale nadaje się na jakiś nudny podręcznik podręcznik akademicki, a absolutnie czymś takim nie jest. I stąd moje pytanie do, do, do pana doktora Wernera. To znaczy, jakie Jakie zadania kreśli, kreśli Mochnacki przed literaturą? Przed literaturą, ale moglibyśmy powiedzieć przed każdą formą kultury, przed każdą formą sztuki. Przecież nie dobrze. To mogłoby być dzisiaj powstać książka o nie wiem, filmie polskim, o poezji polskiej, o muzyce, o muzyce polskiej. Ja, jaką ambicję stawia on przed kulturą w kontekście narodowym i politycznym? Odpowiadając bezpośrednio i zwięźle na Pana pytanie można powiedzieć, że literatura czy tak jak rozumie to Mochnacki szerzej kultura, czyli pewien konstrukt symboliczny, na który składają się teksty kultury jest przestrzenią samoświadomości tej formy zbiorowości, którą jest naród. Jaka to jest forma zbiorowości naród? To jest taka forma zbiorowości, która obdarzona jest zdolnością podnoszenia się z upadku. Ponieważ mówiąc, znowu upraszczając i mówiąc w wielkim skrócie, Mochnacki w tym tekście, którego fragment usłyszeliśmy, wyróżnia trzy formy istnienia. Jest to istnienie anzyś samo w sobie, które który jest pozbawiony języka i który jest pozbawiony samoświadomości. To, są, to jest materia nieożywiona, aczkolwiek właśnie słusznie tutaj doktor Herbich powiedział, że za szelingiem y, mochnacki widzi już nawet w najdrobniejszej, y, najdrobniejszym pyłku y, kosmicznym y, jakąś cząstkę duchowości. To nie jest... Y, Właśnie ta materia nie jest do końca martwa. Ona jest w jakimś sensie, odbija absolut. I to jest ten najniższy, tak hierarchicznie to stawiając, neoplatońsko trochę, ta najniższa forma istnienia. Potem mamy do czynienia z istnieniem, które myśli, ale nie wie, że myśli. I mogą to być jednostki. On mówi tutaj po leibnizjańsku, nazywa je monadami. Monadami, które właśnie monadami są, dlatego, że nie mają języka, nie mogą się komunikować. One coś tam przeżywają, coś tam w sobnie y, dla siebie pewnie y, komunikują, natomiast, y, natomiast y, istnieją w izolacji. I, i może to dotyczyć również czegoś co nazwałbym chętnie agregacją nomad, czyli pewną grupą, która nie jest nie jest wspólnotą, nie jest społeczeństwem, nie jest tym bardziej narodem, jest zbiorowością monad, która może ze sobą jakoś kooperować, jeśli jest połączona interesem wspólnym. Czasem że tak powiem, przecinają się tory egzystencji tych, tych monad i one mogą ze sobą tymczasowo kooperować, ale ta, ta forma zbiorowego istnienia jest nietrwała. Okoliczności historyczne. Z, z, zmiatają takie, takie doraźne konstelacje monad z areny tego świata. No i jest ta trzecia, najwyższa forma istnienia, czyli istnienie myślące i wiedzące o tym, że myśli, analizujące własne myślenie, rozumiejące własne myślenie, a w każdym razie starające się je zrozumieć. I ten proces rozumienia własnego myślenia jako zbiorowości yy, yy, może dokonywać się w literaturze, w kulturze. Jeżeli, jeżeli Mochnacki mówi, że Polacy są narodem, to, to jest bardzo mocne zdanie. To znaczy, że Polacy mają swoją kulturę i to znaczy, że Polacy podniosą się z upadku ponieważ centralnym doświadczeniem historycznym tego pokolenia belwederczyków było przeżycie upadku I Rzeczypospolitej. I filozofia Mochnackiego w, w tym wymiarze, o którym tutaj teraz mówimy, czyli dotycząca filozofia kultury, to było nieustanne pytanie, jakie narody giną? jakie narody mają szansę przetrwania i dlaczego, dlaczego te narody zginęły, a inne nie i jakiej literatury Polacy potrzebują, aby przywrócić swoje państwo. I, i, I literatura w tym momencie nie jest jakimś pytaniem o literaturę, nie jest jakimś pytaniem drugo-trzeciorzędnym, które zadajemy sobie dopiero wtedy, kiedy odpowiemy na pytania właśnie klasyczne polityczne: czy Polska ma być monarchią, czy jaki ma mieć budżet, ile ma mieć wojska, jak mamy kształcić naszych generałów, żeby pokonali Rosjan itd. itd. Tylko jest pierwszym w ogóle pytaniem, ponieważ wytworzenie przestrzeni samoświadomości jest warunkiem możliwości suwerenności. Wszystko inne jest już tylko, że tak powiem, konsekwencją tego. I yy, Mochnacki nie był marzycielem, nie był spekulatywnym yy, myślicielem. On dokonał pewnego odkrycia. On odkrył, że Naród polski, mimo że utracił swoje państwo, mimo że y, został skazany przez moce zewnętrzne na nieistnienie, dalej żyje. I to, go przekona, to przekonało go o tym, że faktycznie Polacy są narodem. Nie są, nie są jakimś właśnie efemerycznym bytem tej, tej agregacji nomad, tylko są narodem w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli mogą w przestrzeni kulturowej, wykuć y, swoją suwerenność, y, y, zaplanować swoje, że tak powiem, wskrzeszenie. No i co tu dużo gadać, nie mylił się, znaczy miał rację Mochnacy. Dlatego jest, y, jest to wspaniała okoliczność, że o nim, że o nim dzisiaj rozmawiamy. Proszę Państwa, jest pewna, pewien wspólny refren w wypowiedziach wszystkich Państwa, w każdej, w każdej sobie gdzie pojawiało się słowo Słowo naród. To Stanisław Abchazowski w takim obszernym szkicu na temat Mauryce Komatańskiego napisał, że to jest prawdopodobnie najbardziej nowoczesny z Polaków. Dlatego tą drugą, turę pytań chciałbym oprzeć, oprzeć o ten wątek znaczy nie tylko nowoczesność, ale też aktualność tej myśli, prawda? Bo on pisał wtedy, kiedy narody się rodziły. My jesteśmy dzisiaj bardziej w epoce po zmierzchu narodów, w tym sensie, że one się znowu znowu przebudzają. I chciałbym zapytać o aktualność tej myśli narodowej Mochnackiego, panią profesor Agnieszkę Noga, ale przed tym chciałbym poprosić o odczytanie fragmentu czwartego, który myślę, że dobrze nas wprowadzi w tę tematykę. Ściśle rzecz biorąc, naród nie jest to zbiór ludzi zamieszkałych na przestrzeni określonej pewnymi granicami, ale raczej istotą narodu jest to zbiór wszystkich jego wyobrażeń, wszystkich pojęć i uczuć odpowiadających religii, instytucjom politycznym, prawodawstwu, obyczajom, a nawet będącym w ścisłym związku z położeniem geograficznym, klimatem. I innymi warunkami empirycznego bytu, że jedne narody giną i śladu po sobie nie zostawiając, a drugich pamięć przechowuje się w dziejach. Skądże to pochodzi? Co sprawuje tę tak ważną różnicę? Oto że ostatnie. Za dni swoich przyszły ku uznaniu siebie w masie swych myśli i wyobrażeń. A jestestwo pierwszych zasadzało się jedynie na zmiennych, przemijających warunkach bytu to jest na pewnej liczbie indywiduów, które mieszkając w przestrzeni określonej pewnymi granicami, nigdy samych siebie w jestestwie swoim nie uznały, uznania tego świadectw ani piśmiennym dostatkiem. Ani w dziełach sztuki potomności nie przekazały. A tym samym żadnej reprezentacji, czy to w moralnym, czy umysłowym, czy estetycznym świecie, mieć nie mogły. Takie zbiory indywiduów są na kształt cząstek materii zostających między sobą w słabym związku mechanicznym który Środki mechaniczne łatwo rozrywają i niszczą. Pani profesor, czy Mochnacki mówi nam coś istotnego na temat tego, jak mamy być dzisiaj narodem? W jaki sposób możemy dzisiaj się stawać narodem, dzisiaj w XXI wieku? Ja bym zwróciła uwagę na to, że już samo ujęcie narodu jest bardzo. Współczesne, bo o ile romantycy, znani nam z lektur szkolnych, zazwyczaj zachwycają się jednostką, indywidualnością, wyjątkowością, to Mochnacki przenosi to, tą wyjątkowość na poziom doświadczenia zbiorowego i wskazuje bardzo trafnie, że o myśleniu decyduje język. To znaczy, że każdy z nas przychodzi na świat, który już został zinterpretowany w języku, a więc uczy się tego świata, który już jest jakoś gotowy tak? i wytworzony przez pewną zbiorowość. On istnieje i używa takiego archaicznego, to znaczy czasami jest kłopot z Mochnackim, bo on używa archaicznego języka. Na przykład to uznanie się w jestestwie swoim, on zaczerpnął od Piotra Skargi. To już wówczas było archaiczne sformułowanie. Dlaczego uznanie? I to uznanie nie jest uznaniem zewnętrznym. Nie chodzi o to, żeby, nie wiem, uznały zbiorowość państwa ościenne, ale żeby zbiorowość zobaczyła własną wyjątkowość, własną zbiorową wyjątkowość, która zresztą była o tym mowa w tym fragmencie, wyraża się poprzez pamięć, przy czym dla niego pamięć znowu nie jest pamięcią indywidualną, ale Każda pamięć indywidualna jest zakorzeniona w pamięci zbiorowej. I dla niego, w gruncie rzeczy, literatura jest pam pamięcią. Jeżeli siada i pisze historię powstania e, listopadowego, to on tworzy pamięć, znaczy realizuje swój własny projekt. I, i tutaj jeszcze tylko odnosząc się do takiego przeciwstawienia e, idealizmu, realizmu, on jest ogromnie świadomy tego, że coś zrobić, to znaczy, tak, naród, zbiorowość jest, Zdolna do wielkich czynów, to jest filozofia czynu, tak, działania, zmieniania, przekształcania rzeczywistości, więc naród jest zdolny do tego, natomiast musi to robić praktycznymi metodami, no, bez pragmatyki, bez czasami czynów, które byśmy powiedzieli, że są nieetyczne, no nie ma efektywnego działania. I teraz może bym przeszła do tego, dlaczego to jest nowoczesne? Bo jest nowoczesne na takim pierwszym poziomie, to znaczy, Mochnacki mówi. Do narodu. Nie mówi do narodu szlacheckiego, nie mówi do wąskiej grupy arystokracji, nie mówi do wąskiej grupy czytającej nawet publiczności wówczas, tylko zakłada taki wielki projekt edukacyjny podniesienia chłopów do poziomu, do poziomu szlachty. A więc włączenia w ten dyskurs, tak, skoro uznamy, że istnieje coś takiego jak wyjątkowa zbiorowość, to jego zdaniem wyjątkowość ta tkwi w tradycji szlacheckiej. I teraz jedyny sposób, żeby ten naród poszerzył się, żeby przybrał właściwy kształt, to jest włączenie pozostałych osób, które nie uczestniczą, chociaż po, posługują się językiem, ale nie uczestniczą w tym właśnie wymiarze symbolicznym kultury. Włączenie ich na zasadach, które wcześniej zostały określone przez naród szlachecki. A więc nowoczesne jest to, że mówi do społeczeństwa jako całości. Natomiast ja bym może powiedziała też, co jest nie bo zazwyczaj, jak mówimy o modernizacji, nowoczesności, to myślimy sobie miasto, masza, masa, maszyna, y, y, przemysł. No a Mochnacki tutaj jest znowu nie tylko sięga po język skargi, ale też jest archaiczny w tej formie. On uważa, że forma polskiego narodu mieszka na wsi. A w mieście to są mieszczanie, którzy liczą, którzy są interesowni, egoistyczni. Y, I w gruncie rzeczy stanowią jakiś taki element, który trudno byłoby nawet w to włączyć i on się tym nie interesuje specjalnie. Tak? Yy, więc jest nowoczesny, ale właśnie tę nowoczesność widzi w wyjątkowości. Ja bym to bardzo mocno podkreślała, tak? że nie to, co wspólne ludziom, ale to, co ludzi różni i to, co ich różni na poziomie zbiorowości, właśnie narodowości, wspólna pamięć. Polska to ma. On nie ma żadnych wątpliwości, że Polacy to mają, jak gdyby nie do końca zdają sobie sprawę, on próbuje to uświadomić, jaka w tym tkwi potworna siła. I teraz, czy to dzisiaj jest, jest w jakimś stopniu aktualne? Dla mnie to, to, to jest oczywiste. To znaczy, jeżeli tylko się przebijemy przez język. Bo jeżeli ktoś bierze do ręki Mochnackiego i tak napotyka pierwsze zdanie, takie dość rozwlekłe, trzykrotnie złożone, jednak w trybie takim mocno poetyckim, to myśli sobie, no nie, 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 to, to, jest, to jest jakiś świat, który już nie jest naszym światem. Ale w momencie, kiedy napotykamy na brawurowe, geopolityczne uwagi Mochnackiego na temat tego, gdzie Polska się może bronić, że po prostu tego. Carskiego żołnierza to tam trzeba w błotach litewskich utopić, albo rozpuścić w stepach Ukrainy, że Moskwa jest silna granicami, ale nie centrum, kiedy prowadzi takie rozważania, to, to właśnie aż powstaje taki dysonans, że zaraz zaraz. No ale on to pisał jednak na samym początku tak naprawdę XIX wieku, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i jak gdyby dopiero jak przetłumaczymy to na taki język współczesny, używając pojęć takich jak geopolityka, jak siła władzy, siła społeczeństwa, kapitał społeczny, to nagle okazuje się, że tak, 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 on mówi o tym samym. Ba, myślę, że bardzo też trafnie rozpoznaje to podstawowe wartości, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie wartości narodu polskiego, które faktycznie wywodzą się z tradycji szlacheckiej. Ba, on kreśli to jako projekt Myślę, że z perspektywy czasu można powiedzieć, że był to projekt udany, projekt realizowany równolegle przecież przez Mickiewicza. Właśnie włączenia chłopów w kulturę szlachecką na płaszczyźnie tradycji, pamięci wyznaczonych przez tradycję szlachecką. To się dzisiaj niektórym nie podoba, nawet bardzo nie podoba, ale wydaje mi się, że, że zakończyło się sukcesem. Jak się czyta Mochnackiego, to jakimś takim podstawowym, podstawową dykcją jego jest złość. On jest, on jest wściekły, prawda? Jakaś emocja napędza, napędza tę myśl, jakiś sprzeciw. I wydaje mi się, że to, to byłby sprzeciw yy, przeciwko... Końcu historii. To Marek Cichocki napisał niedawno książkę Początek końca historii. Wydaje mi się, że to by było jedno, jedna, z tych, jedna z tych rzeczy, które aktualizują Mochnackiego. On się sprzeciwiał końcu historii wtedy, kiedy on się zaczynał, a, a, a dzisiaj już banałem jest stwierdzenie stwierdzenie o tym, że koniec historii koniec historii się skończył. Panie, panie doktorze, zwracam się do tego, Tomasza, Tomasza Herbika. Czy, czy, tak, czy tak można by również odczytywać Mochnackiego? Myślę, że tak. To znaczy. Mm... Tam jest rzeczywiście bardzo. On to był, bardzo temperamentny człowiek, który bardzo lubił polemizować, to nie ulega wątpliwości, ale to, moim zdaniem, ma bardzo głębokie podstawy. I to nie wynika tylko z tego, on rzucił w jednym z tekstów, czyli w o rewolucji w Niemczech, taką bardzo piękną uwagę, że łatwiej jest zrobić powstanie, sam je robił, niż zrozumieć fenomenologię ducha. Ale, ale niezależnie, od tej, niezależnie od tej żartobliwej uwagi, to tam jest bardzo głęboka racja dla tego. To znaczy, ona wynika z samej koncepcji rozwoju którą ma Mochnacki yy, yy, i która uniemożliwia pomyślenie czegoś takiego jak koniec historii, ponieważ Mochnacki zakłada, że istnieją dwie natury. Oczywiście istnieje natura natura, ta i natura natura, więc natura stworzona i natura tworząca, ta, która jest jakby ta, którą chce badać śniadecki, taka ustabilizowana, określona, wyznaczona przez określ przez jakieś prawa, na przykład fizyki newtonowski i I taka która ciągle tworzy nowe formy, nowe kształty. I cały rozwój, który się dokonuje w tym rozwój historyczny, ma genezę w świecie przyrody. Tak? Ma genezę w tym rozwoju, który się dokonuje w świecie przyrodniczym w postaci tworzenia nowych kształtów, tworzenia nowych form. W świecie przyrodniczym. No co to by znaczyło, że koniec historii, tak pojętej historii, czyli historii wywodzącej się z tego ruchu, który jest ruchem w świecie przyrody, miałby nastąpić? No to by znaczyło, że przyroda miałaby przestać być przyrodą tworzącą, stać się tylko przyrodą stworzoną, tak? Czyli jak gdyby zamknąć całkowicie ten proces swojego rozwoju. Dla Mochnackiego to jest niemożliwe. I w związku z tym oczywiście ta idea końca historii już w tym musi napotkać jakiś zdecydowany odpór, tak? To znaczy, jeżeli chcemy doszukiwać się, jest to oczywiście słuszne, źródeł ucha to tutaj Mochnacki nie mógłby tak myśleć. Tak? To znaczy, też dlatego, że jego koncepcja rozwoju jest po prostu inna. To znaczy, jest koncepcją rozwoju, która nie pozwala się temu rozwojowi zatrzymać. To po pierwsze. No po drugie, oczywiście, też w związku z tym, że nie istnieje żaden, żadna perspektywa teleologiczna w tym myśleniu. No nie ma czegoś takiego, że narody dążą do jakiegoś określonego stanu. One ciągle są w stanie wrzenia, tak? znaczy one ciągle jak gdyby się tworzą i ciągle się wyrażają, tak w tej nowoczesności, Nowo, no to nowoczesność nie jest czymś, co dąży do końca, tylko jest właściwie czymś, co dynamizuje dzieje, czymś, co jeszcze daje im dodatkowy napęd, tak, przez to właśnie, że to tworzenie jest naprawdę spontaniczne, znaczy ono nie jest wpisane w żadną teologiczną ramę. Tam nie jest tak, że wiadomo, do czego ono zmierza i w którym momencie miałoby się zakończyć. No i, a i oczywiście trzecią rzeczą jest to, że i dla końca historii, taką jaką formułuje Fukuyama, to byłoby po prostu dla Mochnackiego zastanie się w jakimś porządku mechanicznej cywilizacji, tak? którą krytykuje bardzo mocno z pozycji typowych dla romantyków, akurat. Myślę, że doskonale uzupełni tą wypowiedź pana doktora ostatni z fragmentów, fragment numer dwa w naszym skrypcie. Natura działa bezprzestannie. Wszystko, co zewnątrz nas postrzegamy, dzieje się, staje się albo stało się, czyli przyszło do skutku przez działanie. Każde zjawisko w przyrodzeniu, każde faktum jest sumą poprzednich operacji, a tak, ponieważ rzecz, osnowa, przedmiot umiejętności przyrodzenia jest w ruchu, ponieważ natura jest w ruchu. Naturans. Cóż z tego wynika? Oto, że i środek pojmowania, zbliżania się do natury także ruchomy być powinien. Tym środkiem jest umiejętność, a zatem umiejętność natury ma być ruchoma. Wszystko staje się, wszystko się w prawej rozwija umiejętności, ruch jest jej cechą. Na tym zależy metoda nauki. Rzeczy zewnętrzne dla nas nie egzystują. Nic o nich nie wiemy, póki się o tym, że są, nie przekonamy. O egzystencji przedmiotów zewnętrznych przekonywamy się tylko umiejętnością, czyli przez jęcie umem w umie, czyli przez rozumowanie. Rozumowania te odkrywają nam byt rzeczy, pod zmysły nasze podpadających. Myślą sporządzamy sobie świat zewnętrzny, rozumując, budujemy gmach przyrodzenia i wszystkie ukazujące się w tym gmachu, jawiska. Prawdziwy naturalista. To, co widzi przed sobą, nie bierze, nie uważa tak, jako jest, ale jako się stało. Prawdziwy filozof, badacz przyrodzenia, jest architektem natury. Z jego umiejętnością zarazem powstaje przedmiot umiejętności. Rzecz wnętrzna, osnowa, rodzi się razem z formą nauki. To jest, rodzi się w jego myśli. W poznawaniu, w uznawaniu się jego w naturze. Nie masz dla niego ani materii, ani światła, ani elektryczności, ani magnetyzmu. Nie masz dla niego żadnego kształtu, żadnej postaci. Do tego wszystkiego przychodzi przez naukę, przez dialektykę, przez ciąg stopniowy twierdzeń i nieprzerwane następstwo myśli. Dla takiego badacza przyrodzenia natura nie jest naturata, czyli objawiona, ale objawiająca się, jawiąca, naturans. Panie doktorze, zwracam się do doktora Mateusza Wernera. Jest pan autorem niezwykle frapującego tekstu O Wstydzie Istnienia, w którym za pośrednictwem czy dzięki Moknackiemu stara się pan odczytać polską filmografię lat 90., pozostającą w jakimś nastroju końca paradygmatu, romant paradygmatu romantycznego ogłoszonego przez, przez Marię Janion. I tam, na samym końcu zadaje pan pytanie. Czy wspólnota raz osiągnąwszy stan samorozpoznania mogłaby zrezygnować z jego symbolicznej aktualizacji na rzecz rytuałów ojkofobicznej autoagresji? I chciałbym, żeby pan teraz spróbował odpowiedzieć na to pytanie. Wycieczka do kina najbliższego pozwoli odpowiedzieć na, na to pytanie twierdząco. W kinach właśnie mamy taki repertuar. Ale nie wiem, czy wiąże się to z rozwojem zbiorowości, być może z jakimś regresem. Ja właśnie dobrze, że Pan wspomniał o, o tym tekście Marianion, który być może pozostanie, jego tytuł, jego ta teza o końcu paradygmatu romantycznego pozostanie jednym z kilku zdań, które zostaną po Marianion, które będą, że tak powiem, zapamiętane. To była połowa lat 90., i można powiedzieć, te rudymenta myślenia Mochnackiego wtedy wydawały się właśnie już nieaktualne, prawda? bo po pierwsze odzyskaliśmy własne państwo, prawda? a więc pytanie, jakiej literatury Polacy potrzebują, aby przetrwać niewolę i przygotować przyszłe zwycięstwo to pytanie jest już nieaktualne. Innymi słowy, yy, takie yy, prostaczko, prostaczkowate zadanie literatury, która ma być sumieniem narodu, sumieniem pojętym nie jako samoświadomość, tak jak rozumiał to Mochnacki, conscientia, sumienie jako bewusstsein, a nie jako właśnie yy, Pewna, pewna zdolność moralistyczna. To zadanie, to zadanie literatury też od, odkładamy do lamusa. Prawda? To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest esencjalistyczna ontologia zbiorowości narodowej. Dla Nochnackiego byt, Jakim, jakim jest naród, jest obiektywnie dany, jest rzeczywistością obiektywnie daną, którą należy poznawać, rozumieć, interpretować, a na koniec, że tak powiem, opiewać pozostawiać symboliczne świadectwo tego procesu intelektualnego. No, dla dzisiejszych humanistów taki, takie rozumienie bytu narodowego jest no, świadectwem słabego wykształcenia, jakiegoś właśnie, jakiegoś właśnie prostactwa umysłowego. Króluje dzisiaj myśl konstruktywistyczna, a więc naród jest wspólnotą wyobrażoną, prawda? nie jest żadną rzeczywistością daną obiektywnie tylko pewną konstrukcją zmienną historycznie, zmienną politycznie, językowo, yy, która fluktuuje. Prawda? I yy, zbiorowość nie, że tak powiem, nie jest na stałe przywiązana do tej, do tej tożsamości, tylko ją sobie może zmieniać. I, i, i Janion na seminarium, którego byłem uczestnikiem, powiedziała właśnie takie niesłychane zdanie, że, i powtórzyła to w tym tekście, że Polacy przestali się sobie podobać. Bo nie da się ukryć, że poezja romantyczna, zwłaszcza ta tyrtejska, heroiczna, ale nie tylko, Obyczajowa też potrafiła taka być, była nasycona takim właśnie poczuciem bycia u siebie, znalezienia swojego miejsca w świecie, poczucia harmonii w tym łańcuchu istnienia prawda, neoplatońskim, czy znaczy bycia, harmonijnego bycia w tym, w tym łańcuchu, rozpoznania swojego miejsca w tym łańcuchu. I wiązała się z tym jeszcze jedna rzecz, mianowicie pojęcie dumy, tego, co starożytni Grecy nazywali megalotymią, magnanimitas po, po, po łacińsku, czyli to jest ta nie tylko świadomość wyjątkowości czy swoistości, ale właśnie takie dumne obstawanie przy tej wyjątkowości i. Polacy to utracili, rzekomo, według pani profesor, ponieważ skonfrontowali się, runął mur berliński, skonfrontowali się ze światem globalnym. No i co się okazało? Okazało się, że mamy krzywe chodniki, dziurawe drogi, mało zarabiamy, mamy zepsute zęby, słabo się ubieramy, nasze autobusy nie pachną tak ładnie jak w Paryżu, klombów nie umiemy przycinać i tak dalej, i tak dalej. Poza tym nikt nie czyta naszych książek, nikt nie mówi po polsku. Generalnie rzecz biorąc, zaczęliśmy siebie nie lubić i zaczęła przebierać na sile koncepcja, która już zresztą była, z którą walczył Maurycy Mochnacki, czyli koncepcja naśladownictwa, prawda? Naśladownictwa. Nauczmy się jeść nożem i widelcem jak Francuzi, nauczmy się myśleć jak Niemcy, nauczmy się budować drogi jak Brytyjczycy, i wtedy może zostaniemy przyjęci do klubu y, ludzi oświeconych, wykształconych, cywilizowanych. I polska inteligencja przyjęła tę narrację, rzeczywiście uwierzyła w to. Nie wiem do jakiego stopnia to y, oświadczenie Marii Janion miało, było, że tak, powiem, diagnozą, rozpoznaniem sytuacji duchowej Polaków, na ile było, było że tak powiem zaklęciem, które, które rzuciło czar na tę zbiorowość i ta zbiorowość dała się uwieść. Ale yy, nawet jeśli to, to, to była taka właśnie diagnoza na wyrost, to miała ona siłę sam, samosprawdzającej się przepowiedni i faktycznie większość swojego dorosłego życia spędziłem w świecie, w którym ludzie raczej wstydzą się tego, kim są. No i byłoby to bardzo dziwne, gdyby polskie kino, polska literatura, polskie teksty kultury jakby nie oddawały tej, tej prawdy o nas samych, tej pra, prawdy aktualnej, momentalnej. Gdyby to, gdyby, że tak powiem, temu nurtowi krytycznemu, który zresztą zawsze w polskiej kulturze istniał, w końcu i Piotr Skarga, można, można Piotra Skargę włączyć do nurtu kontrkultury, prawda? w jakimś sensie był, 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 był najstarszym przedstawicielem kontrkultury w Polsce. Gdyby ten nurt, nurt krytyczny był zrównoważony nurtem, nazwijmy to właśnie megalopsychicznym, czyli tym... Dumnym z własnej, z własnej swoistości, to wszystko było w porządku. No ale bardzo szybko okazało się, że tego, tego drugiego członu nie ma, że jesteśmy pogrążeni tak naprawdę w tym antyobrazie. I, 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 i poprzez chociażby takie seriale, jak Kiepscy. Można, można lekceważyć oczywiście kiepscy, mój Boże, cóż to za tekst kultury. Jest to, jest to kultura popularna, mało znacząca wydawałoby się, niespecjalnie wyrafinowana. No, ale jednak to, to jest tekst oddziałujący na ogromne rzesze ludzi. Znaczy w, podprogowo wymuszająca akceptację dla właśnie takiego rozpoznania, że jesteśmy, jesteśmy marni. I, i dlatego, dlatego tak zatytułowałem swój tekst. Dzisiaj ta przestrzeń samoświadomości, jaką jest kultura naszej zbiorowości, jest przestrzenią wstydu. I można powiedzieć, trwa wyścig, kto głośniej, dobitniej, jaskrawiej wyrazi wstyd z powodu bycia Polakiem. Ten zbiera laury, ten dostaje nagrody na festiwalach, ten jest wychwalany w recenzjach. No, ma to swoją nazwę, można to, skrót on nazywał to ojkofobią, ta, ten termin się przyjął. Można mówić o mikromanii, czy manii e, e, małości. E, z całą pewnością nie jest to objaw, e, także szwungu i rozpędu duchowego, raczej, raczej wręcz przeciwnie. E, czy można z tego wyjść? No, wyszliśmy jako naród z dużo gorszych e, opresji, wydaje mi się, i jestem o to spokojny. Ważne jest, że, żeby o tym mówić, żeby to, żeby ten problem pojawił się na arenie myślenia. Pani profesor, bardzo proszę. To ja spróbuję wcielić się w Maurycego Mochnackiego. Tak? Nic nie pasuje, zmarł mając 32 lata. A więc młody mężczyzna, właśnie, wszystko się nie zgadza, ale wydaje mi się, że jestem w stanie zrekonstruować argumentację przeciwną. Bo co jest źródłem ojkofobii, o której pisał nie tylko skrótą zresztą, termin wszedł do użytku takiego potocznego, jest niechęć do tego, co wyjątkowe. Tak? Znaczy, tkwi w tym z tyłu gdzieś taki projekt, Wielkiego humanizmu, globalnego humanizmu, ludzi, którzy jako ludzie, ale nie zróżnicowani, tylko taki, tacy ludzie, racjonalni, spotkają się i zostaną braćmi. Gdzieś te hasła rewolucji francuskiej, przeciwko którym Mochnacki, będąc rewolucjonistą występował przecież. I wydaje mi się, że to byłaby jego linia, tak? To znaczy nie tylko w Polsce jest ojkofobia. Po prostu ojkofobia jest nie... Cała cywilizacja tak. Zachodnia. Ona, ona funkcjonuje we wszystkich państwach europejskich, ale jednocześnie jak gdyby mamy ten świetlany cel ojkofobii, którym jest podniesienie ludzi, którzy są zróżnicowani i przez to gorsi, na poziom ogólnoludzki, przyczesanie tego wszystkiego, co inne, do wymiaru takiego humanistycznego. Pytanie kogo? Tak? I to pytanie zadawał Muchnacki, czyli fajnie, jesteśmy ludźmi, ale to jest dopiero początek drogi, jego zdaniem. Czyli to, co nas różni jest właśnie wartością, jest tym, co dzieje się w przyrodzie, czyli wzrastaniem, nieprzewidywalnością, tym, że to przybiera różne formy, to jest bogactwem. Więc wydaje mi się, że jak gdyby ten proces, on nie przekracza Mochnackiego. To są cały czas spory w obrębie tej kultury, spory, które można utożsamiać, nie wiem, ze sporem klasyków z romantykami albo jakiejś takiej ogólnej treści człowieczeństwa z kultem wyjątkowości i można temu nadawać, nadawać różne, różne formy, natomiast wydaje mi się, że nic tutaj się jakoś, jakościowo nie zmieniło, poza tym, że na to się Mochnacki po prostu nie zgadza. Tak, opisałby to pewnie trochę innym językiem, stwierdził, że okej, okay, tak, można te, te narody strzyc po to, żeby były bardziej zhumanizowane i bardziej a, odpartykularyzowane, ale też drwiłby okropnie z tych narodów, które sobie na to pozwalają. A oczywiście, jedne pozwalają sobie bardziej, a inne mniej. Tak, zdecydowanie ten klimat lat 90., w którym bohaterem zbiorowej świadomości był Franz Maurer, a rządziła fraza Jacka Kaczmarskiego, Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary, byłby z pewnością czymś obcym Maurycego Łódzackiemu. Poza tym, wyegzorcyzmować tego ducha. Mam nadzieję, że to spotkanie i cały festiwal teologii politycznej. Do tego, się, do tego się przyczyni. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za, za dyskusję, dziękuję Państwu prelegentom, dziękuję panu Dariuszowi Kowalskiemu za przeczytanie, wspaniałe przeczytanie fragmentów PIS Maury Cagonackiego, Dziękuję gospodarzowi, czyli Filmotece Narodowej, Instytutowi Audiowizualnemu, patronom medialnym, mecenasom, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gościom na sali i przed ekranami na YouTube i wszystkim darczyńcom teologii politycznej. Zapraszamy już na kolejne spotkanie, które odbędzie się za tydzień, również w poniedziałek o 18.00 pod tytułem Mochnacki Powstaniec. A teraz już serdecznie zapraszamy na projekcję filmu Niebezpiecznie Panie Mochnacki w reżyserii Jerzego Krasowskiego.